Nazywam się Alicja Dąbrowska, mieszkam w Warszawie, urodziłam się w Warszawie. W tym roku skończyłam 40 lat, mam dwoje dzieci. Aktualnie prowadzę własną działalność gospodarczą, polegającą na tym, że doradzam, szkolę, konsultuję, prowadzę grupy. Mam na imię Kinga, wychowuję 3-letniego synka Piotrusia. Od urodzenia wychowuję go sama. Porzuciłam szkołę w wieku 17 lat. W tej chwili jestem osobą bezrobotną. Moim największym marzeniem jest zostać florystką. Bardzo bym chciała otworzyć własną kwiaciarnię. No w obecnej sytuacji nie jest to zbytnio realne, ale wiem, że marzenia się spełniają i myślę, że dopnę do tego celu i dam z siebie wszystko, żeby do tego dojść. Uczyłam się najpierw w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Warszawie, a potem wybrałam studia humanistyczne. Był to wydział filologii rosyjskiej, który zdecydowanie mi się nie spodobał. Okazało się, że teksty starocerkiewno-słowiańskie to nie jest to, co kocham. Zrezygnowałam z filologii rosyjskiej i przez blisko rok akademicki uczyłam się gotowania. I przygotowywałam się do egzaminów wstępnych na Politechnikę Warszawską, na Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek zarządzania, który skończyłam. Ja byłam po klasie matematyczno-fizycznej i chyba tak naprawdę wróciłam do tego, kim jestem z urodzenia, a jestem umysłem ścisłym. Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek zarządzania i marketingu, specjalizowałam się i pracę dyplomową pisałam z systemów zarządzania jakością i w tym właśnie pracowałam od samego początku w dużych firmach konsultingowych, certyfikacyjnych. W liceum głównie mnie nie było. Tak, ale byłam bardzo pilnym uczniem, to znaczy przychodziłam na pierwsze zajęcia, zgłaszałam się, zawsze odrabiałam prace domowe i przychodziłam na klasówki. Poza tym było nudno, więc chodziłam na wagary do kina. Wydaje mi się, że jak się ma 15-18 lat, to zakuwanie na przykład dat z historii no nie jest czymś, co jest pasjonujące, tak? Również rozwiązywanie, nie wiem, łamigłówek matematycznych. Ludzie potrzebują w tym wieku chyba trochę więcej bodźców. Ja byłam wtedy osobą, która generalnie, którą wszystko śmieszyło, tak? Więc dla mnie siedzenie ileś godzin w szkole tylko po to, żeby nauczyć się czegoś, czego mogłam się nauczyć wkrótce, w krótkim czasie i przyjść na klasówkę, tak? Bo to nie chodziło o to, żeby być nieklasyfikowanym z jakiegoś przedmiotu, wręcz przeciwnie, po prostu spędzić ten czas ciekawiej. To, że nie przychodziłam na przykład na dwie lekcje z matematyki z rzędu, to nie znaczy, że ja w ogóle na nie nie chodziłam, tak? Starałam się znać materiał i zawsze przychodzić na klasówki, zawsze. Zawsze uczestniczyłam w klasówkach i miałam taki system, pamiętam, że na początku, póki było mało materiału, dużo ocen zabierałam poprzez aktywność na lekcji. No a potem mi się zdarzało, że tam na 2, 3, 5 nie przyszłam, potem znowu przyszłam, to nie było takie odczuwalne, że mnie nie było przez cały semestr na jakimś przedmiocie, ale jednak pozwalałam sobie na niekontrolowane wyjścia. Moi rodzice nie mieli świadomości, gdzie ja jestem, ponieważ szkoła, do której chodziłam, dawała nam duże możliwości samodzielnego usprawiedliwienia godzin nieobecnych. To były takie wyjścia niekontrolowane przez dorosłych, ale z pełną świadomością, że ja po prostu mam obowiązek szkolny. Generalnie ja byłam z tych dziewczynek, które przynoszą dobre oceny do domu, nie ma z nimi kłopotów, więc wagary były taką moją tajemnicą. No już potem na studiach, no to wiadomo, że człowiek uczy się troszeczkę inaczej, tak? Nie uczy się dla ocen, uczy się dla siebie. Były przedmioty, które mniej mnie interesowały i wtedy pozwalałam sobie również na spacery po polach mokotowskich, ale te przedmioty, które mnie interesowały i które jakby wykorzystałam potem w życiu zawodowym, no to tutaj się przykładałam. To, czego nie potrafiłam się sama nauczyć, no to szukałam u starszych kolegów pomocy. Był taki jeden przedmiot, z którym nie potrafiłam sobie poradzić, była to geometria wykreślna, kompletnie mi do niczego niepotrzebna, ponieważ ten kierunek, który ja kończyłam, on się mieścił na wydziale mechanicznym z pochodzenia. No i dla mechaników ta geometria wykreślna jest bardzo ważna. Mnie się ona do niczego nie przydała, ale pamiętam, że wzięłam kilka lekcji korepetycji po prostu u starszego kolegi, no żeby się tego nauczyć, tak?
niestety, wydaje mi się, że w życiu tak to jest, że żeby widzieć jakiś cel do osiągnięcia, no nie wiem, rok dalej czy 3 lata dalej, czasami trzeba pokonać przeszkody, które są blisko. I albo mam determinację do pokonania tych przeszkód, albo mówię, okej, dobra, to jest przeszkoda nie do przejścia i wtedy zawalam cel no, dalekoterminowy. Ja mam wzorzec z domu, gdzie nauka była stawiana na pierwszym miejscu, tak? Moi rodzice zawsze byli najlepszymi uczniami, mój tata jest doktorem nauk technicznych, więc w domu zawsze było wiadomo, że zanim pomalujesz rzęsy, masz umieć materiał. I być może to spowodowało, że ja mimo jakichś tam, powiedzmy, wyjść ze szkoły, wiedziałam, co jest dla mnie jednak no, najważniejsze. Myślę, że gdybym na przykład po filologii rosyjskiej, nauczywszy się gotowania obiadów, nie spróbowała już czegoś więcej, nie byłabym w tym miejscu, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie bym była, być może byłabym w innym fajnym miejscu, ale oceniam, że moja ścieżka edukacyjna po prostu przyprowadziła mnie tu, gdzie jestem. Jestem zwolenniczką teorii, że matematyka jest królową nauk. I studia techniczne nauczyły mnie logicznego myślenia, analizowania ryzyka przy poważnych decyzjach życiowych, które podejmuję. I to nie jest liczenie. To nie jest liczenie, to jest tylko rozważanie różnych scenariuszy. I to zarówno przy decyzjach życiowych dotyczących mojego życia prywatnego, jak i życia zawodowego. Tak? Czy założyć firmę, czy jej nie założyć, to trzeba było skalkulować. I myślę, że to mi dało, to mi dały studia. Kingę poznałam podczas projektu dla samotnych mam, realizowanego w dzielnicy Targówek. Przyszła do nas rozwijać się osobiście, uczyć się, jak poszukać pracy, no i myślę, że też spełniać swoje marzenia. Ukończyłam podstawówkę z bardzo dobrymi ocenami. Dostałam się do Technikum Ochrony Środowiska. Technikum Ochrony Środowiska rok czasu byłam, znaczy byłam. Ukończyłam pierwszą klasę, zaczęłam drugą. No i później co? No i później zaczęło się szaleństwa, tak, już się szkoły nie chciało. Zaczęłam wagarować, imprezy były ważniejsze. Poznałam faceta, Ryśka, więc... Wolałam z nim spędzać czas niż w szkole. Powiedziałam, że wolę iść do pracy. Znalazłam pracę w Wedlu. Odeszłam stamtąd. Właściwie to sama nie wiedziałam, czego chcę. Szukałam jakiejś inspiracji w sobie. Szukałam czegoś, co mogłoby mi, no nie wiem, no coś, co by mi się bardziej podobało. Udało mi się uzyskać uprawnienia na wózek widłowy. Jedna dziewczyna byłam. I pierwsza zaliczyłam spośród wszystkich facetów. Śmiać mi się chciało, jak z tymi paletami jeździłam. Oni te kołki przewracali, a ja normalnie sobie jeździłam, jakbym samochodem jechała. No bo ja wcześniej robiłam kurs na prawo jazdy, więc mi było łatwiej. Tylko że no, wózek widłowy ma to do siebie, że on się obraca wokoło siebie. Więc jest trochę trudny. Ale opanowałam. Przybili mi piątkę. Zrobiłam badania lekarskie, wystawili mi zaświadczenie. Mam 2 zaświadczenia, nawet mam ten. Certyfikatów to mam chyba z 9 na ukończenie tych wszystkich projektów. No i wtedy właśnie zrodził się pomysł. Doszłam do wniosku, że ja muszę tą szkołę ukończyć, muszę mieć też wykształcenie przynajmniej średnie, bo będzie mi w życiu łatwiej, tak? No, z wykształceniem podstawowym jest ciężko, no. Uważam, że zrobiłam jedną wielką głupotę. Jedną wielką głupotę z tego względu, że postawiłam na pierwszym miejscu zabawy, imprezy, a nie poszłam w kierunku właśnie kształcenia się. I uważam, że zrobiłam bardzo źle, bo teraz bym miała po prostu żyć łatwiej. Bardzo duże wsparcie miałam ze strony rodziców. Rodzice motywowali mnie, abym ukończyła szkołę. Bardzo duże wsparcie mam u nich. Bardzo mi pomagają też przy dziecku. Bardzo ich kocham. Tak szczerze mówiąc, tak naprawdę prosto z serca to zrobiłam to dla siebie. No i też głównie dla rodziców. Moi rodzice
nie byli zadowoleni, wiadomo, tak, ale nie patrzyli się na mnie krzywo w ten sposób, że no, podjęłaś taką decyzję, twoja sprawa, jesteś pełnoletnia, tak, wiesz co robisz, idziesz na swój garnuszek, zarabiasz na siebie i zobaczymy, czy ta droga będzie dla ciebie ta odpowiednia. No może kiedyś, ojciec zawsze, może kiedyś zmądrzejesz. No więc teraz jak jeżdżę do rodziców, to mówią mi, że zmądrzałam. I są ze mnie dumni, no. Uważam, że warto się uczyć. Nauka pomaga w rozwoju własnym, w osiąganiu celów, w spełnianiu własnych marzeń. Wiedza jest nam potrzebna na co dzień. I wtedy, kiedy idziesz do sklepu, żeby móc policzyć, ile reszty musisz dostać, i w tym, żeby wychować swoje dzieci. Chciałabym dać przesłanie dla wszystkich matek, żeby motywowali dzieci do wrócenia do szkoły, bo to jest bardzo ważne, że będzie im później lżej w życiu, że nie będą musieli po prostu później przechodzić przez to, przez co ja przechodziłam.